Kobieta nieusatysfakcjonowana czekiem na 974 miliony dolarów. Harold Hamm to CEO Continental Resources, jednej z największych na świecie firm zajmujących się poszukiwaniami ropy. Okazuje się, że ma sporo problemów i jego wkrótce była żona jest zdecydowanie jednym z nich. Kiedy Harold starał się pozbyć kobiety, dając jej czek na ponad 900 milionów dolarów, mocno się wkurzyła. Jak każda kobieta, która pracowała ciężko, by utrzymać przy sobie ciężko pracującego męża, twierdzi, że miliard dolarów to zdecydowanie za mało. Jej facet jest w końcu wart 19 miliardów. Sue naprawdę chce, by Harold zapłacił jej więcej i nie ma zamiaru się poddawać. A na koniec oto czek, który mężczyzna dał kobiecie, bo myślę, że nie widzieliście jeszcze czeku, gdzie ciężko było zmieścić wszystkie liczby, prawda? Ach, rozwodziłbym się!